Sobotnie popołudnie, czas zatem na Republikę. Dzień, kłaniam się Państwu ponownie. Widzimy się na antenie telewizji Republika z moimi Państwa gościem. Razem z nami mecenas Mikołaj Drozdowicz, prawnik, publicysta. Dzień dobry, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie mecenasie, to na początek naszej rozmowy wróćmy do tematu sędziego, który ucieka na Białoruś. Chodzi oczywiście o Tomasza Szmyta, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w zasadzie już byłego, bo o tym poinformował naczelnik Naczelnego Sądu Administracyjnego, że no, sędzia Szmyt już sędzią nie jest. Ten immunitet również Prokuratura Krajowa uchyla sędziowi Szmytowi. Wcześniej decyzją sądu dyscyplinarnego został zawieszony w swoich obowiązkach, w czynnościach, co również przekłada się, jak rozumiem, na niewypłacenie pensji należnej sędziemu, czy no, potrącenie o jakąś kwotę. Krótko mówiąc, co dalej będzie działo się w tej sprawie, panie mecenasie? No, skoro sędzia Szmyt został już, jak rozumiem, złożony z urzędu, pewnie jeszcze nieprawomocnie, to w tej chwili no, możemy już w zasadzie mówić o nim jako o byłym sędzim, co oczywiście nie rozwiązuje problemu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z jego statusem, no to teraz po pierwsze ten jego status się musi uprawomocnić. Ja nie sądzę, żeby on się tam w jakikolwiek sposób odwoływał, no bo zdaje się, że na tej Białorusi jest mu dobrze i sam o to zresztą wnioskował, żeby go z tego urzędu złożyć. No, jeżeli chodzi o meritum sprawy, które jest tutaj znacznie poważniejsze, no to oczywiście sprawa jest w tej chwili w gestii polskich służb, przede wszystkim kontrwywiadu, no i oczywiście także prokuratury, która będzie podejmowała dalsze decyzje. W tej chwili nie ma przeszkód już formalnych, żeby prowadzić wobec byłego sędziego Szmyta normalne postępowanie, łącznie z możliwością jego zatrzymania, jeżeli nadarzy się taka sposobność, więc jest on w tej chwili traktowany tak jak każdy obywatel. Chciałoby się powiedzieć, szkoda, że to musi być aż tak głośna sprawa, żeby z różnymi problemami sądownictwa, tymi personalnymi, trzeba było no, w tak szybki sposób to rozwiązywać. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że w innych sprawach, które są równie bulwersujące, ale nie tak głośne, no to kwestie związane czy to z immunitetem, czy to w ogóle z jakimikolwiek sankcjami dyscyplinarnymi, łącznie z złożeniem urzędu, no to są często długie lata, o tym opinia publiczna nie wie, no ale tak to wygląda. Tutaj najwyraźniej sędziowie sądu administracyjnego się wystraszyli, no bo sprawa jest gruba, więc pewnie nie chcieli już nadużywać, że tak powiem, cierpliwości opinii publicznej, ale myślę, że problem jest systemowy i warto też o tym sobie porozmawiać. No, problem jest poważny, problem jest systemowy, przede wszystkim również w tym aspekcie, że sędziowie nie są poddani, czy nie są poddawani kontroli kontrwywiadowczej. No, to jest dosyć duże wyzwanie dla obecnej władzy, żeby zmienić tak przepisy, aby jednak taka kontrola się pojawiła, bo takich sędziów Szmytów, no nie chcę być, nie chciałbym być złym prorokiem, ale przecież może być dużo więcej, a sędziowie mają dostęp do wielu informacji, w tym także informacji tajnych i niejawnych, które są łakomym kąskiem dla obcych wywiadów. Panie redaktorze, szanowni państwo, problem jest potężny. To jest problem, który sobie sami wyhodowaliśmy, traktując w sposób całkowicie niewłaściwy status sędziego. To nie chodzi o to, żeby naruszać niezawisłość sędziowską czy niezależność sądu, ale w Polsce sędziowie mają status świętych krów, których w zasadzie komfortu nie można naruszać i do tego się cała sprawa sprowadza. Ma pan absolutnie rację, mówiąc o tym, że sędziowie są łakomym kąskiem dla służb wywiadowczych. Korpus sędziowski liczy w sumie ponad 10 tysięcy osób, a jeżeli wliczymy w to także i prokuratorów, asesorów, ławników, którzy w podobny sposób są przez prawo traktowani, to się okaże, że to jest grupa pewnie łącznie około 20 tysięcy, a może nawet więcej osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, ale jednocześnie nie są objęte te osoby procedurą sprawdzającą na takich zasadach, na jakich są objęte, jakie są przewidziane dla wszystkich innych osób, które mają dostać dostęp do tych informacji. Można więc powiedzieć, że korpus sędziowski jest taką grupą, której służby obcych krajów mogą łowić. To są osoby, które mówią o sędziach, których status jest bardzo niezależny. I to nie chodzi tylko oczywiście o pracę sędziego, ale także chodzi o
o zachowanie poza sądem. Nikt ich nie kontroluje, nikt ich nie sprawdza. Nikt nie ma prawa sędziemu wydawać żadnych poleceń. To nie jest tak, że niezawisłość sędziowska odnosi się w Polsce tylko i wyłącznie do kwestii wyrokowania. Ona ma znacznie szerszy charakter. W zasadzie sędziowie, każdy sędzia jest takim sobie panem, którego nie można w żaden sposób ruszyć ani dotknąć, dlatego że za chwilę podnoszony jest rwetes, że tutaj chodzi o naruszenie jakichś zasad konstytucyjnych. No ale tutaj nie ma na co czekać. My nie mamy chyba tak naprawdę tego czasu na tego typu dywagacje i rozważania, dlatego że w sytuacji zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej no, ten czas jest znacznie skrócony. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo państwa. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I kiedy ktoś mówi, że z konstytucji wynika, że sądy są niezależne, a sędziowie niezawiśli, to ja mówię tak, to prawda. Ale konstytucja nie jest monowartościowa. Są inne, znacznie ważniejsze zasady, chociażby ta, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a bezpieczeństwo, zwłaszcza w takich czasach jak dzisiaj, jest zapewnienie tego bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli jest najważniejszym obowiązkiem państwa. W moim przekonaniu przepisy zarówno prawa o ustroju sądów powszechnych, jak również ustawy o ochronie informacji niejawnych należy natychmiast w trybie pilnym uchylić. Mówię o tych przepisach, które właśnie w sposób nielimitowany tak szerokiej grupie osób dają prawo do wglądu do informacji niejawnych. Panie doktorze, o tym dużo było w ostatnim czasie mowy, ale ja nie słyszałem w różnych opiniach i komentarzach takiego wyjaśnienia, jak to działa w praktyce. Bo w praktyce wygląda to w ten sposób, że ponieważ praca sędziego nie jest na bieżąco monitorowana, czasami jeżeli są jakieś uchybienia, to jest dział wizytacyjny w sądach, wtedy praca pojedynczych sędziów podlega pewnej ocenie. Ale generalnie rzecz biorąc, teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, że sędzia będący po prostu agentem obcych służb, pod pozorem prowadzonych postępowań jest w stanie gromadzić, korzystając ze swoich uprawnień, informacje niemalże dowolne. To jest kwestia oczywiście tego, czy dysponenci tych informacji będą takim sędziom, takiemu sędziemu te informacje przekazywać. No ale praktyka zapewne wskazuje na to, że jeżeli sędzia powołuje się na to, że taka informacja jest potrzebna do konkretnej sprawy, no to takie informacje do sądu spływają, bo generalnie sądy mają prawo gromadzić informacje w różnych sprawach. Oczywiście z założenia chodzi o to, że te informacje mają być przydatne z punktu widzenia spraw, które są rozpoznawane, ale tego nikt nie weryfikuje, tego nikt nie kontroluje. I w moim przekonaniu to, co można zrobić natychmiast, bo to nie chodzi o to, żeby krytykować ten stan rzeczy, bo to jest jasne, to jest, jeszcze raz powtarzam, postulat natychmiastowego uchylenia przepisów ustawy Prawo o sądach, ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych i natychmiast wdrożenie procedur, które by pojedynczym sędziom wybranym w poszczególnych sądach, zarówno jeżeli chodzi o sądownictwo administracyjne, jak i powszechne, na zasadach ogólnych przyznać te wszystkie poświadczenia bezpieczeństwa, te certyfikaty, które umożliwiają po weryfikacji, powtarzam, tak jak każdemu innemu urzędnikowi, zasięgać wiedzę na temat informacji niejawnych. Nie ma absolutnie żadnych powodów, nie ma żadnych powodów, żeby wszyscy sędziowie z tego rodzaju możliwości korzystali. Zapewne w praktyce jest tak, że informacje niejawne są potrzebne no, w stosunkowo niewielkiej liczbie spraw. Pech chciał, a może nie pech. Może tak to właśnie zostało wymyślone i droga sędziego byłego Szmyta tak została ukształtowana, żeby właśnie on był jednym z tych, którym te informacje no, rzekomo do prowadzonych spraw. Zadanie oczywiście przed rządzącymi, by zmienić te przepisy w taki sposób, o których pan, panie mecenasie, mówi, które zapewniłyby jednak no, zwiększenie tego bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście dostępu do informacji niejawnych. To jeszcze tylko króciutko w temacie sędziego, byłego sędziego Szmyta. Pytanie o kwestię aresztowania, tymczasowego aresztowania, no bo taki wniosek się pojawił. No tylko, że właśnie jak to w praktyce ma wyglądać, jeżeli sędzia Szmyt jest na Białorusi? W praktyce to oczywiście w żaden sposób nie będzie wyglądać, no bo ja zakładam, że ponieważ jest niemal pewne, że ten pan był po prostu agentem rosyjskich lub białoruskich służb, no bo tak to po prostu w oczywisty sposób na to całe te okoliczności wskazują,
no to zapewne służby białoruskie będą robić wszystko, żeby swojego agenta chronić, więc ja nie podejrzewam, żeby ktokolwiek zgodził się na ekstradycję pana Szmyta z Białorusi, a to jest warunkiem, żeby go ewentualnie w Polsce aresztować, no on zapewne będą go chronili do czasu, panie mecenasie, kiedy przestanie być potrzebny. Już mieliśmy jednego dezertera, który uciekł z Wojska Polskiego na Białoruś, no i później jego przygoda na Białorusi się skończyła tak, jak się skończyła. Tak, ale zwracam, panie redaktorze, uwagę, że ja bym akurat, i powiem to, proszę nie rozwijać tej mojej wypowiedzi, bo chcę powiedzieć coś, co jest dla mnie oczywiste, ale nie chcę tego powiedzieć wprost. Mianowicie mi się wydaje, że jeżeli sprawa Emila Czeczki, bodajże on się tak nazywał, ten dezerter z Wojska Polskiego, miała być jakimś przesłaniem, to raczej to nie było przesłanie służb białoruskich, że oni pozbywają się swoich agentów. Myślę, że no, raczej to jest pewna przestroga, a nie zachęta. I myślę, że każde służby, które liczą na to, że będą pozyskiwać nowych agentów, raczej by się nie zachowały tak jak w tym przypadku. Więc no, proszę przyjąć to jako mój komentarz do tego, co pan mówi. Tak, to przyjmujemy, panie mecenasie. Zapytam pana o praworządność, stan praworządności w Polsce. Wrócił Donald Tusk, wróciła w magiczny sposób praworządność w naszym kraju. Zmieniła się władza, Komisja Europejska ufa nowemu rządowi. Zakończyło się procedowanie artykułu 7, który przecież był wielokrotnie wszczynany, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość przez Komisję Europejską, bo wówczas tej praworządności w Polsce nie mieliśmy. Czasy się zmieniły, skończyła się w Polsce dyktatura, biorąc to oczywiście w pewien żart słowny, ubierając, panie mecenasie. Niemcy piszą o nagrodach za prawidłowe głosowanie 15 października. To nie żart, to Deutsche Zeitung w ten sposób pisze o zakończeniu tej procedury. Co pokazują takie decyzje Komisji Europejskiej? Jak ma wyglądać nasza przyszłość w europejskiej wspólnocie, no, jeżeli praworządność lub jej brak jest oceniany przez pryzmat tego, kto wygrywa wybory w Polsce? Wie pan, to, że Niemcy o tym mówią dość prosty, to jest rzeczywiście pewne zaskoczenie, no bo to już jest wyższy poziom bezczelności. Natomiast najbardziej charakterystyczne w tym wszystkim jest to, że tej praworządności to mówili przez ileś tam lat politycy obecnego rządu. Mówiły o tym media takie jak TVN czy Gazeta Wyborcza. Ja powiem ostro i jasno, no, pojęcie praworządności w Polsce oznacza, to jest po prostu element propagandy dla idiotów. I to jest zupełnie oczywiste. No, to jest zabawa semantyczna. To znaczy tworzy się jakieś takie sofistyczne konstrukcje, one nie znaczą zupełnie to, co by wynikało z definicji słownikowych, z utrwalonego znaczenia, z podręczników do nauki prawa. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stworzyć takie słowo fetysz, do którego się wszyscy będą później odnosili, budowali wokół tego polityczną narrację. Jeszcze raz powtarzam, praworządność według tych wszystkich, którzy to głosili, że jest jakiś kryzys właśnie tej wartości przez ostatnie lata, no to jest po prostu propaganda dla idiotów. Zwracam uwagę, że kwestie te praworządności oceniane powinny być w kontekście obowiązującego prawa. Prawo nie zmieniło się ani na jotę, przynajmniej nie w tych obszarach, w których Komisja Europejska wcześniej wytykała, więc no, trudno nie odnieść innego wrażenia niż to, które przed chwilą wyraziłem. Panie mecenasie, to jeszcze, bo mamy dosłownie półtorej minuty wobec tego, też w kontekście tej praworządności i tego, co czeka nas w nowej odsłonie kadencji Parlamentu Europejskiego, 9 czerwca wybory europejskie. Pytanie w pana ocenie, czego możemy się spodziewać po nowym Parlamencie Europejskim? Jaki on może mieć kształt? Krótko mówiąc, czy pan widzi szansę na reformę Parlamentu Europejskiego? Nie, nie widzę, na pewno nie w tej kadencji, chociaż myślę, że proporcje sił politycznych się zmienią, to znaczy, że to będzie bardziej nacjonalistyczny, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, Parlament Europejski, ale nadal przewagę będą miały te siły, które w tej chwili kształtują rzeczywistość polityczną w Unii Europejskiej, więc to nie jest jeszcze ten czas, ale tym bardziej w moim przekonaniu będzie to oznaczało, że Unia Europejska będzie po prostu gniła. Te procesy gnilne będą w moim przekonaniu zintensyfikowane. Na żadną reformę Unii Europejskiej w następnej kadencji ja osobiście bym nie liczył. I prawniczym okiem komentował to wszystko na naszej antenie mój państwa gość, mecenas Mikołaj Drozdowicz. Pięknie, panie mecenasie, dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Ja państwa zapraszam już za chwilę w imieniu Konrada Chmioły, serwis informacyjny. Po serwisie informacyjnym widzimy się ponownie. Proszę pozostać z nami, proszę pozostać z Telewizją Republika.